Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj zagramy sobie na serwerze PB, żeby potestować te nowe postacie, ale żeby było ciekawiej, to mogę grać postacie tylko i wyłącznie za 2 golda. Postaci za 1 golda nie mogę kupować, postaci za 3, 4, 5, 7 też nie mogę kupować, tylko postacie za 2 golda. Dowiemy się trochę więcej o tych postaciach, potestujemy sobie te postacie i też, żeby nie było za nudno, to taki poboczny challenge właśnie kupowania tylko postaci za 2 golda. Co daje ten Cloud Hex? 20% szansy, żeby zdodżować Basic Attack. No to jest bardzo fajne na głównego carry dać taki bonus. Niestety zajmuje też to nam slot na itemka. Dostajemy 2 golda. W pierwszej rundzie niestety nic nie będziemy mogli kupić, bo wszystkie postacie będą za 1 golda. Tak więc nawet w tej rundzie będę się trzymał tego jak najbardziej tylko mogę. Nawet w tej rundzie nie będę kupował postaci za 1 golda. Nawet nie wiem ile tych postaci za 2 golda teraz mamy. Tak więc mam nadzieję, że będę mógł wypełnić swoją planszę tymi postaciami. Sprawdźmy sobie, na którym poziomie mamy największą szansę na trafianie postaci za 2 golda. Na 4, 5 oraz 6 poziomie jest największa szansa, żeby trafiać postacie za 2 golda. Tak więc na tych levelach postaramy się rolować, żeby te postacie sobie skompletować na 2 oraz 3 level. Nie wiem, jakie też poboczne bonusy tutaj będziemy mogli złożyć z tych postaci, ale wszystkiego się dowiemy. Tutaj jest True Damage, uderzył nasz Rek'Sai przez to, że ma Predatora, ale ten Predator nie powinien być aktywny, przecież 3 potrzeba. Dobra, kupimy Niko oraz Braum. A co robi Niko? Z tego co wiem, to Niko ma naprawdę silną umiejętność. Ona powinna być całkiem mocna, jeżeli chodzi o potencjał do może nawet i kierowania. Druidy odnawiają sobie 40 HP, to jest bardzo fajny bonus, bo potrzebujemy ich tylko 2. Woodland na początku robią sobie kopię samego siebie. No to też jest ciekawy bonus. Jeżeli chodzi o postacie Steel, to możemy tutaj dodać jeszcze Lux, która się zamieni, oraz Nocturna. I jeżeli spadnie im HP poniżej 50%, to dostaną oni odporność na kilka sekund. No bardzo ciekawie to brzmi. Naprawdę bardzo ciekawie to brzmi. Jaką reakcję ma umiejętność teraz? Aha, on uderza za 240, okej. Dwa razy trash, włożymy go zamiast tego. Włożymy go zamiast Niko, wtedy będziemy mieć jeszcze Wardena, którzy dają nam 125% armora. Czyli tych już mamy skompletowanych, więcej Wardenów już nie uzbieramy. Możemy zabrać jeszcze Skarnera, który nam da Predatora. Niestety Predatora na 3. Na 3 też nie wrzucimy. Oceanicznych możemy dodać Syndrę i Volibera jako Glaciala. No to tych postaci będziemy szukać. Z tych itemów mogę złożyć Morello albo też Rabadona. Na razie nam się to raczej nie przyda. Ale fajna mapa. Kozacka jest ta mapa, naprawdę. Wearer gains 75%. O ile się nie mylę, to w ostatnim patchu było to 50%. W tym TFT, które znamy do teraz, to było 50%, a nie 75%. Może powinienem dodać level na 3 poziomie, jaką mam szansę? Na 3 poziomie 25%, na 4 mam 35%. A możliwe, że powinienem dodać tutaj level wcześniej, żeby te postacie za 2 golda tutaj dostać częściej. Ale już trudno. Rek'Sai oraz Niko. Dostajemy. Ile osób biło level? Tutaj już jest Nasus na Infinity Edge'u. Oraz na Morello. No to Morello raczej nie najlepsze, ale Infinity Edge jak najbardziej. A mało jest tych miejsc na itemy. Tutaj było chyba więcej kiedyś. Ciekawe czemu oni to tak zrobili teraz. Ale bez różnicy jak na razie. Zobaczmy. Ta runda raczej też będzie przegrana. Dopiero od następnej możemy zacząć czegoś szukać. Okej, kolejna walka przegrana. Tutaj 2 Wardenów na 2 poziomie. No niestety nic nie możemy na to zrobić. Plus to, że ma jeszcze druida. Tak więc ten małka jest nie do zabicia. Ale bez różnicy i tak będziemy przegrywać te pierwsze walki. Teraz spróbujmy coś wrzucić na wyższy poziom. Tutaj jest Predator w postaci Skarnera. Nie wiem, czy to jest lepsze, czy to jest lepsze. Dostaję tarczę. Okej.
No, jak na razie nie za dużo tutaj mamy. No, tutaj jest latarnia, tutaj jest tarcza. Nie mam na kogo dać Morello też, tak więc tu jest też problem. I nie wiem, czy w ogóle będę miał na kogo dać Morello. Chyba tylko na Syndrę będę mógł. Odnawia sobie ona manę, okej. Bardzo ciekawy buff to jest, oceaniczne. Możliwe, że to będzie mega fajny buff pod postacie kierujące. Tu jest Electric, tego troszkę nie rozumiem, co Electric robi. Shocks nearby image. Aha, jeżeli dostają oraz atakują krytem, to jest 70 obrażeń. To jest naprawdę dużo. 70 obrażeń to jest dużo, ale jeżeli mamy 3, to już jest 250 obrażeń. To jest niesamowicie wysoka ilość. Myślę, że to będzie bardzo mocne. Ale kto jest tym elektrykiem? Jeżeli się ich dostaje późno, to wtedy to już nie będzie miało jakiejś tam większej różnicy. Kogo my możemy wziąć? Postać na pewno za 2 golda możemy wziąć. Weźmiemy sobie Syndrę. I na Syndrę wrzucimy Rabadona. Myślę, że to będzie ok. Wtedy dostaniemy też buffa od oceanicznych z Thresha. I będziemy mieli jakąś tam postać kierującą. Zobaczymy, czy uda nam się choć zająć top 4 grając taki challenge. Jeżeli wy macie jakieś pomysły, jakie challenge mogę jeszcze zagrać, nie wiem, postacie za 1 golda, jeżeli czegoś nie kupię, to się filmik kończy. Jakieś takie pomysły na challenge, żeby te filmiki nie były zanudne. I nie musi to być tylko TFT, możemy zagrać też w normalnego LoL'a. Expię teraz konto do 30 levela, żeby zagrać od nowa placementy na Westie. Mam nadzieję, że to też jakoś tam fajnie będzie wyglądało. Okej. Mamy już na Rabadonie. Może Morello też dać? 298 obrażeń. Na drugi poziom by się ją przydało wrzucić. Wtedy już by zadała naprawdę kosmiczne obrażenia by zadawała. Oceanicznych czterech. No niestety nie mogę nic tutaj kupić. Jax jest Light Berserker. Light Berserker. Tutaj mamy kogo? Shadow Summoner. No na razie nic mi się tam w sumie nie łączy. Ona potrzebuje aż 80 many. Jakoś mało tej many sobie odnawia. Nie wiem, czemu tak mało many odnawia. A nie, bo to przez to, że ma tą umiejętność, to dlatego to tak dziwnie wyglądało. Verli na pewno Rek'Sai będzie mocny. Na drugim poziomie myślę, że Rek'Sai będzie bardzo mocna. Z tym, że ona bije True Damage. Dobra, i pierwsza walka, którą wygramy w końcu. Przez to, że nasza Syndra zadała 1200 obrażeń. Dobra. 15 golda mam. To raczej nie jest jakaś wysoka ekonomia, ale mi się podoba ta mapa. Naprawdę super jest ta mapa. Mam nadzieję, że ona będzie jakoś do odblokowania całkiem szybko w normalnej grze. Możliwe, że jak wypuszczą nowy zestaw, to będzie też tam jakiś pas, jakaś taka przepustka, którą będzie można uzupełniać, jakieś misje i tam będzie ta mapka, bo jest naprawdę kozacka ta mapa. Ciekawe są te elementy na ziemi, naprawdę ciekawie to działa, bo teraz w sumie bardzo łatwo jest się pod nie pozycjonować, bo wiemy, że przeciwnik będzie stał z tej strony mapy, bo tu ma tego buffa i wokół tego buffa będzie ustawiał swoje postacie, czyli zawsze jesteśmy w sumie pewni, że tam coś będzie stało. Jeżeli chcemy się pod kogoś wypozycjonować. Dobra, wysokie obrażenia. Aha, jeżeli. Oceaniczne, dobra, to oceaniczne odnawiają wszystkim manę. To jest bardzo ciekawe, bo wtedy taka Rek'Sai naprawdę może zadawać fajne obrażenia przez to, że bije True Damage. No w tym przypadku akurat się to nie stało, ale. Jeżeli patrzymy na taki zestaw, gdzie mamy fajne postacie kierujące, które często używają umiejętności, to dwóch oceanicznych lub czterech oceanicznych może się opłacać trzymać w naszej drużynie, bo odnawia to wszystkim manę. Skarner. Czy Skarner mi tu będzie potrzebny? Trzeciego Predatora i tak nie uzbieram. Trzeciego Predatora nie mogę wrzucić. Mam tutaj już Malzahara. Albo zrezygnuję z Varusa.
Albo z Malzahara, ale nie wiem, czy z Malzaharem się płaca rezygnować, tak naprawdę. O! Dobrze, że zdążyłem wbić ten level. Kopiemy teraz Skarnera. Mam nadzieję, że to pokonam, bo nie wygląda to zbyt dobrze, tak naprawdę. Chociaż przez te dwie tarcze od Thrashów mogę to raczej pokonać. Przydałoby mi się coś na manę dla mojej Syndry. Troszkę zbyt wolnie sobie odnawia tą manę. Ta umiejętność jest bardzo fajna, ale kosztuje ona niestety 80 obrażeń. Może mogli dać tego ultimate'a. Na przykład zrobić tą umiejętność za 100 many, ale żeby to był ultimate Rek'Sai na drugi poziom. Bardzo fajnie. Nico na drugi poziom. Volibear. Wrzucimy sobie teraz tutaj Nico. Wrzucimy sobie Nico. Co możemy z tego złożyć? Blue Tister nam się nie przyda. Ionic Spark. Czy nam się przyda Ionic Spark? Ionic Spark dostał kolejnego nerfa i już zadaje tylko 100 obrażeń? Nie, no 100 obrażeń to już jest teraz zupełnie nieopłacalne. Morello Zeke. No może na razie nic. Przecież te itemy się zaraz zgubią, bo tu nie jest wystarczająco pól. Oj, ta LeBlanca będzie boleć. No tak. Ale Niko zadaje obrażenia. Może na Niko powinienem rzucić tą Rabadonkę. Zadała na 1600 obrażeń jedną umiejętnością. I ta umiejętność jest też bardziej obszarowa niż ta Syndry. Więc myślę, że może to być to. Jej umiejętność też kosztuje tyle samo. Spróbujemy tak zagrać. Spróbujemy tak zagrać. Ojej, mam tutaj tego. Może Wardenów się pozbędę na razie. Nie wrzucę Malzahara na dwójce, no bo lepiej mieć postacie na drugim poziomie niż takiego buffa od Armora. Miejmy nadzieję, że Niko mnie tutaj wykieruje, chociaż tu nie będzie łatwo przez to, że ma gościu druidów, którzy sobie cały czas odnawiają HP. Czy mój? Rek'Sai właśnie, moja Rek'Sai uderzyła za 600 true damage'a? Czemu ona bije za 600? Na drugim poziomie aż tyle uderza? 660 true damage'a, patrzcie. 550 oraz ta itemka. Ile ona by się leczyła z Hextech'em? Około 200. Może wrzucimy jej Hextech'a? Może być ciekawe rozwiązanie. Zephyr, z tego co wiem, teraz też jest fajną itemką. A przez to, że ktoś tam będzie na 100% stał, to powinienem rozstawić tego. Rozstawić swoje postacie, kurde. Przez to, że są te elementy, właśnie teraz ciężko jest rozstawić swoje postacie, bo trzeba je trzymać w taki właśnie sposób dziwny, rozrzucone po całej mapie, tam gdzie się te elementy pokazują. Niekomfortowe to jest, jeżeli chcemy się jakoś ciekawiej ustawić. O kurde, czemu to jest teraz takie kryształki tu są? Czy na to też są skiny? No, nikomu się raz użyć umiejętności, jeżeli nie, to będzie ciężko, ale użyła i powinniśmy bez problemu wygrać kolejną walkę. Dobra, 2400 obrażeń od naszej Nikko. Chociaż ten buff od Cloudów nie jest jakiś super. Nie wiem, czy on mi jest aż tak potrzebny. Na pewno powinienem zamienić pozycję Rek'Sai oraz Nico. To zrobimy teraz, żeby oni tam sobie nie stali. Żeby Nico nie była zbyt wysunięta do przodu. Varus też powinien mieć wysokie obrażenia. Co my chcemy zabrać z karuzeli? Czy ja chcę zrobić z mojego Rek'Sai carry? Chyba nie. Czy ja mogę wziąć postać za 4 pod item, czy powinienem wziąć postać za 2? Wezmę sobie tego Nocturna pod łezkę.
I łezkę wrzucę na Nikko, żeby szybciej odpalała swoją umiejętność obszarową, która w sumie zadaje najwięcej obrażeń teraz w mojej kompozycji. Sprzedamy go od razu. Chyba się da tak sprzedać, jeżeli popatrzycie na to, jak się kończy runda. Nie, nie da się. Może to zmienili już? Że się nie da tak sprzedawać? A, nie mam hota po prostu ustawionego. Może to przez to. I damy to na Nikko, a ich zamienimy pozycją. Myślę, że tak teraz będzie ok. Malzahara troszkę wycofam. Troszkę frontline mi jest słaby. Powinienem dostawić tutaj Brauma raczej. Tylko tego Brauma bym potrzebował na wyższym poziomie. A ktoś szósty? Tutaj jedna osoba ma szósty poziom. Poczekamy na wilki, tam wbije szósty poziom. Chociaż nie. Możliwe, że za dużo HP stracę. I niestety szósty poziom to będzie już nasz ostatni poziom, jeżeli chodzi o wysoką szansę na znalezienie postaci za 2 golda. Nikko użyła swojej umiejętności, ale tego obrażeń chyba nie jest wystarczająco tym razem. Rek'Sai na pewno też tutaj dużo robi, patrzcie ile on się leczy. Ale te postacie tutaj to jest jakiś kosmos. Skąd on ma tyle takich itemków? To nie wiem. Rek'Sai musi tutaj zabić. Zmarnowana trochę umiejętność. No właśnie. Dziwnie to było. Nie uleczył się, jakby damage nie pokazał. To 660, które tam powinno być, się nie pokazało. Jego raczej nie zagram. I Volibera też raczej nie zagram, bo Glacjalne... czy nie zagram bardziej Varusa? Obrażenia niby mam. To jest Glacjalem jeszcze. Co one robią? Stunują tylko, tak? Przydałby mi się w sumie bardziej frontlane. To kogo nie... Nie no. Tak zrobimy. Próbujemy znaleźć Rek'Sai na trzeci poziom oraz Nikko i Syndrę na trzeci poziom. Tego się będziemy tutaj trzymać. Mam nadzieję, że się uda. Tutaj co on gra? Berserki? Z tego co tu mogę zauważyć. Ale rozpędzony jest ten Olaf na Ginso. No Olaf to może być jedna z lepszych postaci kierujących z tego co ostatnio zauważyłem. Ginso oraz Blue Tister. Na pewno to są bardzo dobre itemy na niego i do tego jeszcze jakaś itemka defensywna oraz Bersekery i możliwe, że Glacjale. Glacjale nie aż tak potrzebne, ale Bersekery na pewno. Wtedy Olaf się rozpędza do takich ilości obrażeń. To jest naprawdę niesamowite i sam może on wykierować nam gierkę. Nie wiem, czy tutaj powinienem już rolować, pomyślimy zaraz. Skarnera nie będę kupował. Trash by nam się przydał na drugim poziomie. Na pewno podwiększy i lepszy frontlane. Jakaś itemka dla Nikko. Żeby szybciej odnawiać tą manę. Żeby częściej używała tej umiejętności. Co do tego możemy złożyć? Spiro Sodzi na pewno byłby spoko. Seraf też by był bardzo ok. 40 many na start i po użyciu umiejętności byłoby to 20 many odnowionej. Na razie troszkę golda, łuk, static shiver raczej nie. Byłoby to waste itema myślę. Ja bym złożył static shiva. Kolejny Malzahar. Syndra. Nikko na pewno potrzebuje. Sprzedamy znowu Volibera, Rek'Sai, Nikko, Varus, Rek'Sai, Rek'Sai, Braum, Braum, Syndra na trójkę chyba nie, Brauma weźmiemy, Malzahar kolejny, za kogo? Malzahar kolejny. Może level powinienem pić? Co to daje? Frozen Heart, niepotrzebne raczej. Oj, ta Wayne, jaka nafidowana. Dobra, jakoś sobie znajdę tego Thresha, tak? Kupię Malzahara.
Bardzo fajnie to wygląda jak na razie. Syndranie. Rek'Sai. Dobra. Mamy Rek'Sai na trzecim poziomie. Co do tego chcemy? Czy my chcemy jej dać... Czy my chcemy jej dać... Phantom Dancera? Czy my chcemy jej dać coś innego? Może Ginso? Może Ginso? Przydałoby mi się tu trzech predatorów ze Skarnerem, no. Fajnie by się mogła ta gra ułożyć, no ale gramy ten challenge i tego się już będę trzymał. Nie będę tego tutaj zmieniał teraz w połowie gry. Varusa na trzeci poziom raczej nie będziemy szukać. Po prostu biję siódmy poziom i tego Varusa na drugim poziomie dodam do naszej kompozycji. Phantom Dancera raczej nie. Może Ginso. Będzie odpowiedni item na Rek'Sai. 1080. No to są chore liczby tak naprawdę. 1080. Jakby nie miała obniżonego leczenia, co niestety ma, to patrzcie ile by się uleczyła. Ile ma? 1000? No 300. Nie jest znowu jakoś super dużo, ale jest to wystarczająco dużo, żeby tutaj zrobiło to co trzeba. 2160. Rek'Sai 9000 obrażeń w jednej walce. No okej. Ash jest teraz krystalem oraz rangerem. I kosztuje na 4. No, możliwe, że jakaś Ashkery będzie tutaj grana. Teraz rzadko spotykam asasynów, to możliwe, że Ash pod Kery będzie tutaj odpowiednim wyborem. Ale jak na razie mega mi się podoba ten patch. Myślę, że to jest patch, który jest bardzo na plus. Wszystko w sumie od nowa, wszystko lepiej zrobione. 50 nowych postaci, 51 chyba nawet. Tak jest dokładnie napisane. Tutaj cztery postacie oceaniczne z tego co widzę. Tak. Tak, cztery oceaniczne, czterech mage. Jeżeli zdobędzie o 6 mage, to powinien być bardzo silny. Ale niewystarczająco silny, żeby pokonać moją Rek'Sai, która bije po 1000 obrażeń. Myślę, że Vlad pod Kerry może być naprawdę fajny. Jeżeli zrobimy właśnie 6 mage i on się będzie dwa razy leczył, to może być naprawdę fajne, jeżeli chodzi o postać kierującą, a kosztuje on tylko jeden. Dobra, co teraz chcemy zebrać? Na pewno chcemy zebrać jakąś łezkę. Najdroższa łezka jaka jest, to jest... No to właśnie zginęła. Nie wiem co teraz się robi z... ze spatuli oraz łezki, bo w sumie... Demona już nie można zrobić. Bardzo możliwe, że postać oceaniczną po prostu zrobimy. To by miało sens, ale wziąłem łezkę, żeby być pewnym, żeby dać Serafa naszej Niko, która jest główną postacią kierującą w tej drużynie. Mogłem wziąć jeszcze to Ginso właśnie, chociaż nie było chyba tutaj Ruzgi w tym zestawie. LeBlanc jest Mage'em, Assassinem i Woodlandem. Wtedy bym miał już dwóch Mage'y. Jest jakiś mage jeszcze zielony, tylko LeBlanc niestety. Dobra, mamy Serafa na Niko, to jest bardzo ważne. W sumie poczekamy tylko, no Malzahara jeszcze mogę wrzucić na trzeci poziom oraz Niko mogę wrzucić na trzeci poziom. Na siódmym poziomie mogę jeszcze dodać Varusa, na drugim poziomie, którego już mamy gotowego, ale to dopiero po raptorkach zrobimy. No nie, Rek'Sai tutaj będzie na Zephyrze, ale Volibear też. Tu jak odpali ultimate'a swojego Niko, to będzie bardzo przyjemny damage. No niestety nie był on wystarczający tak naprawdę. Nadal jest to do ugrania, jeżeli Rek'Sai tutaj zrobi swoje, a zrobi swoje. I 1000, pyk. Dziękuję, 4500 obrażeń. Wystarczająco, żeby wygrać walkę Rek'Sai na trzecim poziomie. No kozacka, jest naprawdę kozacka. Już wiemy co będzie leciało na miniaturkę. Naprawdę na trzecim poziomie. A nie mam tu w sumie nic, no co ja mam dwa oceaniczne i dwa wardeny, bo to jest jedyne chyba co tak naprawdę mogę złożyć z tych postaci za 2 golda. Dużo więcej tutaj nie mogę zrobić, jeżeli chodzi o synergię, a daję radę.
na takich itemach, które tutaj są. Ile to daje? 20% szansy. A jeżeli bym miał Phantom Dancera, to bym miał 25% szansy na dodge'a, bo każda postać ma 25% szansy na kryta i omijałbym tych ważniejszych umiejętności, można powiedzieć. Zobaczymy jeszcze, co mi poleci z Raptorków i wtedy dołożymy jakąś itemkę na Rek'Sai, czyli na naszą główną carry. Może jeszcze na Malzahara coś dorzucimy. Na trzecim poziomie biłby on, tworzyłby 4 minionki, które biją po 90. No to naprawdę sporo. No tutaj ma mocne te postacie, ale chyba do ugrania to jest. Jeżeli Niko odpali fajną umiejętność, to powinno być to do ugrania. Ok. Nie wygląda to najgorzej. Nie wygląda też najlepiej. Ok. Dobra, i raczej to wygramy. Bez większych problemów. Rek'Sai 6000 obrażeń. No, ta umiejętność Rek'Sai jest naprawdę silna. No, 1000 obrażeń nieuchronnych, czyli True Damage. Chociaż oni już chyba odstąpili od tej nazwy nieuchronne obrażenia. Po prostu jest teraz True Damage. Tak, to się przyjęło. No to 1000 obrażeń nieuchronnych, no to one-shotuje wszystko. Co się tak naprawdę rusza, może jej powinienem dać Serafa, żeby częściej używała swojej umiejętności. Albo Spear of Soldier. Naprawdę Spear of Soldier mogłoby tu być bardzo mocną itemką. Może mi poleci jeszcze, chociaż wątpię. Guardian Angel też by był spoko, Ginso będzie ok, myślę. A więc kilka itemków tutaj możemy złożyć na tą Rek'Sai. I zaczniemy rolować po raptorkach. Zrolujemy po raptorkach, spróbujemy znaleźć Nika Malzahara, wbić 7 level, dodać Varusa. Taki jest teraz plan. No gold mi jest teraz niepotrzebny w sumie. Rękawica. Łuk. Mogę dać Rapid Fire Cannon na naszą Rek'Sai. Repeating Crossbow mi się nie przyda. Iceborne Gauntlet też mi się raczej tutaj nie przyda. Damy jej Rapid Fire Cannon. Myślę, że to będzie ok. Rozwiązanie i zrolujemy tutaj. Malzahar na trzecim poziomie, Niko prawie na trzecim poziomie, Niko na trzecim poziomie. LeBlanc, Syndra, Yasuo, Syndra. Jax. Miałem wbić poziom, ale nie zdążyłem. Czy mi się opłaca wrzucać Yasuo? No możemy go przywrócić niby, nie? Brown. Oceaniczna. Syndra. To też powinienem kogoś wrzucić, chyba to wrzucę po prostu na Brauma. Teraz troszkę rolowałem. No bardzo dziwne, że ta kompozycja, którą ja tutaj złożyłem, tak naprawdę działa. Nie spodziewałem się, że ona będzie w ogóle działała. A jak najbardziej daje radę, szczególnie, że teraz mamy Niko na trzecim poziomie. Ile zadała obrażeń? 5000 obrażeń Rek'Sai, 5000 obrażeń Niko. Bardzo fajnie to wygląda. Mamy kolejny level. Mamy prawie Brauma na trzecim poziomie. Możemy dodać sobie Yasuo. Nie wiem, co jest mocniejsze, czy Yasuo, czy Warwick. Kim jest teraz Yasuo? Cloud? Blade Master? No może damy jego. Możliwe, że jego powinienem też dać na tą kratkę, a moją Niko troszkę wycofać. Właśnie, żeby uniknąć takich sytuacji nieprzyjemnych. To będzie ciężko wygrać. Głównie przez to, że ten Olaf jest tutaj nafitowany, ale moja Rek'Sai jak najbardziej daje radę. Ile znowu obrażeń? 6000? Około 6000 obrażeń. Niko tak samo, 4300 obrażeń. I wyrzucamy pierwszego gracza z gry. Jesteśmy top 2 na 6 win streaka. Bardzo przyjemnie to idzie, nie będę ukrywał. Tu wrzucę Yasuo. Resztę mojej drużyny troszkę wycofam. Tu pójdzie
Tu pójdzie sobie Malzahar, tu pójdzie Syndra. Możemy tu kupić też Warusa, albo możemy Warusa sprzedać. Warusa chyba nie zagram. Sprzedam go pod ekonomię po prostu i zbieramy sobie resztę tych postaci na trzeci poziom, czyli teraz Brauma szukamy jak najbardziej. Oraz Syndrę. Tutaj ile ma lightów przeciwnik? To jest jakiś klon, tylko nie wiem kogo. Ozuka i on ma 5 lightów oraz 2 druidów. No nie wygląda jakby to była zbyt silna kompozycja, no właśnie. Bardzo szybko te wszystkie postacie padają, głównie od mojej Niko. ...6300 obrażeń, no co tu się dzieje? Czemu ja wygrywam tyle tych walk? Naprawdę sobie zagrałem jakiś challenge, gdzie kupuję postacie za 2 golda, a tu miażdżę tak naprawdę wszystkich przeciwników, których napotkam. Dragon Claw na Singedzie jest. Zobaczymy, co nam zostawią. Ludens Echo by było spoko. Ludens Echo by było bardzo spoko na Nikko. Niestety zabiorą nam to. No to jeżeli nie Ludens Echo, to będzie to w tym przypadku Trap Claw na Brauma. Diana z Inferno. Braum na trzecim poziomie. Trap Claw na Brauma. I już nic przez niego nie przejdzie. A my możemy dalej grać ekonomię, oszczędzać sobie pieniążki. Tutaj wszyscy mają mniej więcej równą ilość HP. To kilka walk zadecyduje o tym, kto odpadnie. To jeszcze nic nie jest przesądzone tak naprawdę. Malzahar na trzecim poziomie też mi się bardzo podoba. 4 minionki, które wszystkie biją po 90. O, tutaj jest asasyn, tak? Nie, to nie jest asasyn w tym patchu. Oj. No tutaj to bardzo dostaniemy. Niesamowicie tutaj dostaniemy. Co tu się stało? Głównie przez to, że ma tego Zephyra ustawionego na moją Rek'Sai, to tu przegraliśmy. Więc naprawdę jest niższa ilość czempionów w poolu. Z tego, co oni tutaj piszą, wątpię, że to jest prawda, ale może tak być. Dobra, przerolujemy trochę, spróbujemy znaleźć sobie w Syndra oraz Thresha. Syndra, Thresh, Yasuo. No już widać, że tych postaci za 2 golda jest dużo mniej. Syndra wskakuje nam na trzeci poziom. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć postaci na trzecim poziomie. A Thresha nie mogę od samego początku uzbierać. To powinniśmy wygrać bez większego problemu. Głównie przez to, że przeciwnik ma Olafa na pierwszym poziomie, a nastakował na nim 3 itemki. Więc to są troszkę zmarnowane 3 itemki, jeżeli postać jest na pierwszym poziomie i odpada kolejny przeciwnik. Zostajemy teraz we czterech, prawie we trzech, bo 7 HP ma tylko nasz przeciwnik. Co my tutaj mamy? Guardian's Angel. Na kogo my chcemy dać Guardian's Angel? Na pewno na Nikko, bo jest to nasz główny carry. Nie chcemy, żeby ona padła jakoś zbyt szybko. Co jeszcze możemy zebrać? Thresha w końcu na drugi poziom sobie zbierzemy. Tarcza daje 300 tarczy teraz będzie dawał. Na tego nie powinniśmy mieć żadnego problemu. Na tego raczej też nie powinniśmy mieć żadnego problemu. Chociaż ma on 6 mage, czyli Vegar kastuje swojego ultimate'a aż 2 razy po 600. 360 po 600 powinien bić. No i na tego tylko możemy przegrać, bo ma on tego nieznośnego... Ma tego nieznośnego mastera. Nikos Help. Czemu mi poleciał Nikos Help? Nikos Help oraz Gia. Przeważnie leciał tylko jeden item.
Dobra, ja damy sobie na Niko, a te dwie postacie zaraz zamienimy pod koniec walki, bo tutaj jest Zephyr wycelowany w mojego Brauma, a nie chcę, żeby ten Braum był uniesiony w powietrze, to zamienimy sobie w ostatniej sekundzie Thresha za Brauma i wtedy nasz Braum będzie bezpieczny, będzie mógł wytankować więcej obrażeń, żeby nasza Rek'Sai mogła pozabijać. Raz, dwa, trzy. Teraz jeżeli trafimy na tego pierwszego gościa, co się nie dzieje. Jakiego Malphite ma ultimate'a? Swojego ulta po prostu skryją, Stoppable Force, tak. Tu powinniśmy wygrać, tak naprawdę. Chociaż ten heal tutaj był... Co tu się dzieje? Czemu oni takiego heala dostają? Skąd jest ten heal? Halo? I czemu moja Niko nie używa umiejętności cały czas? Czy to jest Soraka? A czy Soraka tak leczy aż? Na drugim poziomie jest to Soraka, aż muszę zobaczyć, bo... Nie chce mi się w to wierzyć. Soraka... Aha, to od Soraki nie mogliśmy dostawać many, okej, okay, a ten heal był od... Jeżeli umrze, to dostałem 25% maksymalnego HP, co tu się dzieje? Plus attack speed, no nieźle. No to chyba tylko na tego przeciwnika mamy szansę teraz. Wątpię, że z kimś innym wygramy, ale i tak nam poszło bardzo dobrze, biorąc pod uwagę ten challenge. To jest chyba najlepszy przeciwnik dla nas. Jeżeli mamy na kogoś wygrać, to właśnie na niego. Patrzcie na tego Vegara. Przecież on pluje tymi ultami we mnie cały czas. On pluje tymi ultami we mnie, a i tak wygramy. Myślę, że ten Vegar powinien być troszkę mocniejszy na trzecim poziomie. Ultuje po dwa razy. Okej. Okay. Spróbujemy z... Lux, mam Lux oraz Nikos Help, a nie mogę kupić, no nie. No nie. Yasuo, okej. Okay. Jeszcze jeden Yasuo i użyjemy Nikos Help na niego, chociaż on nie zadaje jakichś dużych obrażeń, no ale... Ale to jest jedyne, co mogę zrobić tutaj. Jeżeli oczywiście przeżyję, bo... Na razie to się nie zapowiada, abym miał tutaj wygrać tę walkę. Okej. Okay. Ten Kha'Zix mnie tu raczej pozabija. I odpadniemy, chyba że Niko tutaj zdziała cuda. Niko uderzyła tylko w Zeda. Teraz uderzyła w kogo? W nikogo chyba. Tak samo jak ten Rek'Sai. Nie. Zginę? 3 HP, kurde. Dobra, odpadamy na trzecim miejscu. Tutaj tak jest bardzo fajne miejsce, jeżeli chodzi o ten challenge. Jeżeli wy macie jeszcze jakieś pomysły na challenge, które mogę zrobić w TFT czy w normalnym lolu, to piszcie w komentarzu, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał. Ja się z wami żegnam i do usłyszenia.